I proszę Państwa, udało się. Chłopcy z rocznika 9-9 mają medale i wszyscy teraz, ale brawa dla rocznika 9-9, brawo! A ja się spytam, jak było? Łatwo zdobyć ten brązowy medal? Jak nie grał? Center. Iloma się wygrali? Czterema chyba. O, to fajny mecz musiał być. Bardzo. A co oprócz medali dostaliście? Trudno. Taką fajną, co z Ibicy masz. Taką, co się strzela, ale mniejszą. Ale plastikową. I z Chin. To ładnie. A dostaliście jeszcze jakiś puchar? Dostaliśmy. Kibicował wam ktoś? Tak. A jak wręczali nam medale? Trener Traskowski zrobił zdjęcia? Tak. Jak wręczali nam medale, to wszyscy klaskali. Czyli byliście tutaj po prostu zauważalni, że jesteście fantastyczną drużyną. Tak jest. Czołową drużyną w Polsce w roczniku 9-9. Teraz czekacie na wasz turniej i czekacie na WKK. Jeszcze coś chciałbyś jeszcze coś powiedzieć o meczu? Nie? Grałeś dużo? Nie, w ogóle nie grałem. Dzisiaj nie grałeś, dlaczego? Ja tylko minuty nie grałem. Prawie 4 kwarty. To gratuluję panie trenerze, może pan podsumuje cały turniej dla koszykówki dziecięco-młodzieżowej. No, bardzo dobry wynik, trzecie miejsce. Przeciwnicy okazali się z tej drugiej grupy bardzo mocni i postawili pewne warunki. No ale udało się, choć nie bez problemów, dowieść ten wynik. Nerwówka była niesamowita. Sędziowanie bardzo aptekarskie, aż do bólu, jak dla dorosłej koszykówki, no ale... Dali się rady. Skończyło się dość szczęśliwie w ostatnich sekundach. A 9-7? No 9-7 myślę, że przyjechał tutaj po obozie skoncentrowany. Dobry wynik uzyskał, bo takie są ich możliwości. No ale nasz Łukasz Kolenda dzisiaj nie mógł w ogóle zagrać z powodu kontuzji. To taka kontuzja, która... Przejdzie. Tak. Nie jest. Czyli pan jest zadowolony ze swoich chłopców i czeka teraz... No czeka ich dużo pracy, aby trochę wiedzieli, co na boisku z mocniejszym przeciwnikiem trzeba robić. A nie tylko... Zresztą większość zespołów gra na dwóch graczy. Tak jest. A tu już to odrobinę trzeba. Było kilka spotkań, gdzie grali naprawdę dobrze. Dziękuję. Ale z łatwiejszym przeciwnikiem. Gratuluję. Dziękujemy.